Hej się witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić nową maszynkę, ponieważ będzie to rosyjski STV. I przydano no, nam się on tutaj do porównania ponieważ właśnie planuję pokazać wam szwedzką dyszką. Dawno nie było STV na tym kanale, także uważam, że warto przypomnieć potencjał tego ciągu i prezentuje to się w taki sposób. Jest to taka różnica, że oczywiście sam StrV Dyszka ma dosyć mały was, a tutaj jest on przepotężny, ogromny To dosłownie potężny wizjer i będzie to właśnie klemunia ósmego poziomu, także bardzo ciekawa maszynka nie widziałem jeszcze parametrów, ale mniej więcej w taki sposób się prezentuje uważam, że całkiem ciekawe być może e, ten czołg się pojawi w przyszłych paczkach albo coś takiego, więc taki szybki newsik na dzisiaj i przejdziemy teraz do naszego tutaj przewodniego tematu e, smaku. a więc tak, mam dla was tutaj SRF-a e, zrobię sobie dwa zestawy, ponieważ jeden zrobię taki bardziej podspota. wiem, że brzmi to dziwnie, o nawet mam, mam gotowy, ale tornet naprawdę na sterfa pomaga. Jeśli gracie tak po prostu solo, to w wielu przypadkach może wam tutaj zrobić bitewki. O, rozumiem jeszcze tylko perki na szybko, bo widzę, że mi się tutaj usnęły e, po aktualizacji. I co bym tutaj chciał? Chyba po prostu rzucę to w taki sposób. E, Koordynacji mi nie będzie potrzebna na sterfa, ponieważ e, no to nie jest taki Który tego potrzebę mentor, mentor, czy wykrywanie dźwiękiem, również nie. Jest takie tutaj w wrzucenie perki. Te trzy podstawowe oczywiście muszą być. I co tak naprawdę może dałbym hamowanie sprzęgła, Żeby się po prostu obrócić do lajta czy coś takiego może się przydać. Koncentracja nie byłaby głupia. Mi się na pewno by się przydało, żeby tutaj zredukować te RNG delikatnie. Snajper nie jest głupi. Na to to muszę przydać. I albo, by, albo dałbym koncentrację. Cho, chociaż ten czołg tak ma naprawdę cele dział. Albo szybsze celowanie. Tak, jest, Zastanawiam się nad jednym z tych, ale może rzeczywiście koncentracja, skoro i tak będziemy stać miejsce w tym trybie, to możemy tak zostawić. I teraz się zastanawiam, gaszenie, zagłuszanie, na pewno fajne, albo ramię w ramię, to jest fajne jeśli bym stał obok innego TDK, eee, czy, czy tak będzie zależy. Możemy to wrzucić, na, ws na, ws na wszelki wypadek, być może się przyda w bitwie, to wszystko się zależy Intuicja mi nie będzie potrzebna na ten czołg, ponieważ i tak te heki nie są zbyt użyteczne ee, Idealny ładunek może być fajny, ammo tuning będzie fajny Na pewno i desperator również może być interesujący, także damy to w taki sposób Zbanujemy jeszcze mapy Odpalenie po ten czołg i chyba wydaje mi się, że mam dobre mapy na banie Przełęcz, lotnisko nie jestem fanem, także lecimy z pierwszą, Dobra. I od razu na początku rzuciłem nam malinówkę. I eee, jak to wiecie, nie ufam zbytnio lightom, także nie wiem czy rzeczywiście nie wziąć tego zostało z lore'a na tom. Nie mam wentylacji, więc będę miał delikatnie dłuższy lot ponadto ee, gorsze camo. Ale myślę, że może się to przydać, akurat do degrywania takiej mapy, naprawdę do spotowania innych czołgów. Fajne. Zapytacie pewnie dlaczego turbo, ale w tym trybie oblężniczym te turbo bardzo się przydaje, ponieważ dzięki temu jakkolwiek ten strv jeździ, oczywiście cichułka też byłby fajny Ale jeśli graliście strv To pewnie wiecie jak to się właśnie turla bez, bez tego trybu Także zaczniemy gdzieś stąd Być może jakąś dragę przestrzelę, właśnie taką pestunię Daliśmy jedną Cofnę na wszelki wypadek w razie gdyby light był tutaj i ten light jest tutaj Więc ta informacja na pewno dużo da Light jest tu na 100% w tej linii buszy także ro rozłoży się i chyba uciekamy Tak jest eee, Cofnę gdzieś eee, przestawię się w te krzaki bo mieć na to i mieć lepszy kąt na to i przy okazji przeszła na Hila. Eee, więc tak naprawdę Bardzo dużo mi to dało light jest tu na 100% i hard blenduje standardowego busza, osobiście nie Polecam stać lightem w tym krzaku Być może gdzieś tam w, w dziesiąte tempo dopiero nie mm, Więc całkiem dobrze Stąd tak naprawdę też możemy posiadać blindę w tą linię buszy, ponieważ jest ona pod takim fajnym, dogodnym kątem Tak, żeby być może jedną pestunię albo dwie damy by tego dać mm, Co my tutaj mamy? Mamy kurczę centuriona, znaczy nie centurion tylko koncepta spotującego tam Jakieś ogólnie. Czy byłbym w stanie dać tą pestkę FZT? Możemy dać A daliśmy bombę Edosem blind od Arty. Fenomenalnie, mmm, ale fajnie. <laughs> Szkoda, ale ogólnie nie miał spota, co nie? Więc to jest to. Poszłam na takie blendiki sobie, bo może akurat coś wejdzie w Tę setkę a nie mam co robić aktualnie. Więc, więc sobie coś poklikamy. Jest koncepcik z drużyny Przeciwnej. Wow. Czy on dostał spota, czy dostałem blinda? To jest najgorsze na świecie uczucie, nie? Jak wy nie macie żarowy. I dostajecie blindy, gdzie wcześniej nie miałem spota na tej pozycji. I to jest najgorsze, że nie miałem spota na tej pozycji. Jest ona oczywiście dość popularna, także nic dziwnego, że ta arta tu wali blindy, ale no, szkoda. <ścoughs> A Luko się mówi. Mm, Pyszano na chwilę, zbytnio nie mam aktualnie. Ja wierzę w moją Manticore. Wierzę, że moja Manticore fajnie pospotuje tutaj w tej bitwie. A to mnie szliło, to mnie szliło. Wow, ej, ta Manti na takim jaju zajęła przecież. Nie no, szefito. Dobra, zginął jednak. Się na fajnym jaju wjechał, ale bez sprawdzenia ni żadnego spota. Bez ogólnie, nie wiem. Bo ja, ja jak zajmuję tak szaki, to, to albo szczele, albo się upewnię, czy, czy, czy czegoś tutaj nie ma, nie wiem, stąd, bo z dołu można wychylić, dać blinda, e, strzelić w taki sposób i ma, macie informacje, a on po prostu wjechał na paę. I to jest to, o czym mówiłem. Nie wierzę po prostu moim lajtom w drużynach. Stąd się ten zestaw. Yy, może on się przydać, akurat. Może on się fajnie przydać. Zresztą, gdybym miał lepszy mantikore delikatnie, to jak wam kiedyś pokazywałem, jeśli dojechalibyście do tego krzaka mojego albo właśnie z jego, yy, to zaospotowalibyście tą tę setkę. A on tego nie zrobił. Więc bardzo możliwe, że miał po prostu złe moduły. Jest taka opcja i jest takie prawdopodobieństwo. Yy, I co my tutaj mamy? No liczę, że ten heal będzie wychylać, tak? Staram się nie stać w krzaku, żeby po prostu Arta mi nie dała kolejnej truby, czy jakiś strv, bo hp już mi zostało tylko 1000, więc to nie jest jakoś dużo. Tam strv ma dość mało tych punktów wytrzymałości, więc wiecie jak jest. I jestem ciekaw tego nowego street, w sensie to nie jest street, ten czołg się jakoś inaczej nazywa. Ponieważ liczę na to, że będzie po prostu jakaś lepsza premunia taka do, do snajpienia, ponieważ jak wiecie ten Strv S1 Premka szwedzka, no jest la, la, raczej miernym czołgiem, jest, jest dosyć średni I nie do końca mi się podoba, więc to, tam to by była fajna alternatywa dla wszystkich ludzi, którzy lubią Strv, a wiem, że Raczej takich osób jest sporo, możecie na przykład napisać w komentarzach, kto z was lubi Strv -a. No i aktualnie sobie celujemy, no co ja tutaj mogę zrobić? Spójrzcie co się dzieje. To 121B. Oj. Wiecie, co bym zrobił? W sensie to jest ryzykowne, ale jest szansa, że mi to wyjdzie. Więc let me cook. Ale dobra, jeśli tam jest ta setka, jeśli tam jest, a była, bo sprawdziliśmy sobie na początku. To być może ją potuję. Bardzo lubię tego krzaka zająć, ale tak wiecie, po kilku minutach. Bo na początku bitwy każdy tu szla blindy. No dosłownie każdy tu szla blindy, eee, ale dobrze, zginął mi ziomek, więc jednak wy, wycofamy sobie delikatnie. Liczę na to, że zaspotuje za tę setunię, że on popełni błąd, jakoś skróci jak dzban. E, ale jednak nie ma takiej możliwości, więc musimy wycofać na bazę klasycznie. Drużyna pierścienia, leci e, tutaj topadin. W takiej sytuacji bardzo mi się te. ta lornetka mi się bardzo przyda. Cichułka też by mi się przydał, akurat. Na no, jedno takie to to muszę przyznać, że zamiast tego turbo, no tutaj rzeczywiście ten cichołkab by oddał, więc to też jest. Mm, dobra taka rozkminać i nie wrzucić, nie wrzucić tego cichego, co nie? Bo SRV z cichem się spotuje na otwartym terenie, często na 200 metrów, czy coś takiego. E, więc byłoby to dosyć interesujące. I, i taka. wiecie, takie combo. Lorneta, cicho układ to naprawdę mocna kontra na lighty ponieważ tutaj zasięgu widzenia mamy ponad 500. Ja, ja wam nie pokazałem tego w garażu, ale zasięgu widzenia to macie ponad 500, tak na luzie. Ale fajnie, gdyby ktoś mi pomógł, bo czuję się bardzo os osamotniony. To, to muszę przyznać, że tak naprawdę, jak ta t mi mi że to nic, nic mu nie będę w stanie zarobić. Spójrzcie, jaki outspot poleciał. Ja to jest mój spot, właśnie. Ja celuję tak w to miejsce, ponieważ spodziewałem się, że te setka tak przejedzie, gdzieś tutaj tędy mm, Tylko zastanawiam się Co ja zrobię W momencie, w którym dostanę spota, albo w momencie, w którym będę musiał strzelić Co ja zrobię Ponieważ jestem na otwartym terenie Każdy mi tak naprawdę może dać bombę, więc no Witewka średnia się szkły. Waziołki mi ratują nie lubię bardzo takich bitew. Nie lubię wrzucać nocinki przede wszystkim takiej bite, bo to po prostu nudzi. Ale no cóż. To jest to samo, co mówiłem wam wczoraj właśnie, jak wam porównywałem M60, że, że tam miałem. Takie dosyć komperskie bitwy, ale no po prostu, by pokazać wam na ile te czołgi są dobre, to grylałem po prostu bitewki na Maksa. No i tutaj jest podobnie, nie. Niby fajna, elegancka bitewka z Steritem, ale no... W sensie fajna, elegancka mapa na Sterita, ale sama bitewka y, mierna. Ja nie wiem, ja też LT te, w tym momencie, to nie wiem gdzie bym był. No ja bym był już na healu pewnie, znając mnie. A on stoi, ile ci ludzie mają cierpliwości? Demać mu ucieka, on dalej tam gdzieś kampi po krzakach. Nie zdziwiłby się, gdyby on dalej stał w tym buszu, nie? Ma tu meda, on by dalej tam stał. O, to tragedia. Jak chyba, że się przestawił i na bazę cofnął. Kto wie tak szczerze no? No i tych ludzi... Ciężko przeczytać takich graczy. Z bitwy... O, i jest ta jest Setunia. Nie mój spot, ogólnie. To skróci jak dzban. Już może mu damy jakąś tam pestunię nawet? 40 się u w pasywie. Ciekawy przypadek, wynadłużono to, muszę przyznać, że interesująca sztuczka. No tak, za 3000 by chciał zrobić, chociażby wstydu nie było, że Malinówkę i tutaj zero robię. Ale co możemy zrobić? To jest to właśnie. Nic nie możemy. Wow. Co tu nie wyjeżdża. O, jagoda spotnęła się na. 437 metrów, sielliłem za niego, to też ciekawe. Ale jaga dostał ładnego spocika. Dobra. Daję tam jakieś dwie tubki. Na dobrą sprawę on powinien być w garażu już za to. Ale no niestety. Troszkę tutaj o, jest ta sytuacja. Przejechał tam, to też ciekawe. Jestem w tragicznej pozycji. Dam jeszcze tubkę jedną. I tak czy do 4000 dociągnę tą bitwę? Raczej wątpię. Jeszcze, jeszcze jedną. Być może damy mu jeszcze jedną. On już. Oj, oj, oj. Zawodniku. I, I to jest właśnie ten strv, który jak gdy sężeruje, to ma przekichane. Więc pierwsza bitwa totalnie do kosza. nie Zapomnijmy o niej. Mam nadzieję, że kolejne gry będą lepsze. Ja sam strv lubię czasami zagrać dość agresywnie. Ale czy w tej bitwie bym zrobił cokolwiek na heal'u? Być może. Akurat być może. Yy, gdy, gdybym pojechał rzeczywiście na hila tam walczyć w tym trybie obleżniczym, to prawdopodobnie zrobiłbym więcej. Niestety tylko 3000, ale drużyna się nie popisała. No taki bambik w tylko, że... ...do dawna no, nie widziałem takiego borowika. Także trudno, być może kolejna bitwa będzie. Tak więc tak, mają kolejną bitwę, tym razem na mrowańce I, I myślę, że akurat na tą mapę tutaj nie będzie dużo spotywania, to wezmę zestaw podrobienie damage'u tak typowo Czyli wentylację e, I tak zastanawiam się tylko e, Jak tutaj zagrać, ale prawdopodobnie zagram tutaj z latarni, prawdopodobnie, e, tutaj został chyba dodany Jakiś krzaczek z tego co widziałem Także jakoś się tutaj ustawimy, coś tutaj po, poklikamy, pokombinujemy mm, I co? I... Ja ogólnie dość rzadko gram takimi czołgami I Rzeczywiście na tej Malinusy, jak tak ta, ta teraz sobie myślałem To chyba byłoby lepiej e, zamiast snipić i zbierać jakiś tam damage bez sensu Po prostu wjechać na hila i za zagrać tam na bliskim dystansie Ponieważ no strv jest akurat takim czołgiem, który można tak zagrać e, Podceluję mida, Mamy oczywiście, mamy manticore vs manticore Więc pytanie, która manticore będzie lepsza Znając szczęście w doborze light'ów to z drużyny przeciwnej, ale spójrzcie, co to będzie za bitwa. To jest bitwa w stylu kampimy sobie na alinii Few Few, bo rzuciło nam taki, nie wiem, dla, dla mnie to jest standardowy matchmaking World of Tanks. Multum Tedeków. Z wysyp Tedeków w WoCie Także to jest taki klasyczek. Daliśmy pestunie w Lecika, bardzo ważna pestka. Tak patrząc przy, przyszłościowo, oczywiście, na tą bitwę, ponieważ być może. Mm, moja Mantikora tutaj dojedzie eee, Właśnie Light'a z drużyny przeciwnej Mamy też przeszło tutaj na Hori Jak możecie zauważyć, więc też fajnie Być może mu damy tubkę, ale dostał bombę eee, Liczę na to, że nie ma spota, mamy spocika niestety Więc jakoś tutaj niżej zjadę, mam nadzieję, że Arta mi nie da peny No i już raczej nam będzie bez spocika To wcelujemy się znowu w mida, być może moja Manti Wyczyści Tom z Lużyny przeciwnej, o spotnęły się I wjechał jakoś w las, dobra, mam jednak lepszego Lighta Ja jeszcze dostał tubkę, także jest yy, perfekcyjnie Zaje fajnie Light ma 200 HP, jeśli mój przegra tą wymianę to będę na, na, naprawdę w ciężkim szoku No i spójrzcie jak to chodzi, jak ten czołg chodzi, no i to ma takie działko dobre Prawdopodobnie to jest szok w takim razie Skoro do sensor spota poszle, to prawdopodobnie tam jest czołg, no może tam być tak, tak naprawdę karo, to może być nawet. na no jakbyśmy spojrzeli, co nie? Eee, więc jest taka opcja. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, która może być delikatnie ryzykowna. Zależy O, Foszyk, dobra. Został tubkę. Ta penetracja jest bardzo fajna, co nie? Bo wedle mnie na przykład wkurza to, że, że to też jest sniper, ale on tam ma dosyć małą penetrację, tutaj ma 350. Patrząc na perki, to jest ona jeszcze bardziej zawyżona, ta pęka, więc no już fajnie. Jest ok. Mm, I miałem mówić, że się zastanawiam, czy by nie skrócić tam po prostu. Ponieważ dzięki temu mógłbym wychylać na te czołgi i je dominować. Także no, mam tutaj taką rozkminę Czy nie zagrać bardziej agresywnie z ja, ja czasami lubię się tak ruszyć ee, i coś tam powiedzieć, ponieważ spójrzcie, Jak dojadę tutaj, mniej więcej, to wyciągnę całą dwa siódemkę. Później to. Dobra, jest. Fosz, foch, ale Fosza się nie boimy, ponieważ Fosz ma ciężkie pesteczki na nas i jak delikatnie się podbije to raczej mi nie da po włazie o, e, ziomek ogarnął, że jak do góry się podnoszę to mi może dać po e, dolnej płycie więc się tak buja trzeba tym stylitem. a i właśnie dinga e, on ma cery plus, nim, plus właśnie nie jest to odpowiedni kaliber by mnie przebijać więc takie bombki tutaj na spokojnie sobie możemy przyjąć Zastanawiam się tylko, czy bym nie cofnął teraz aktualnie. Skoro z Foszem tutaj na wymianę poszliśmy, to bym delikatnie wycofał, ponieważ zdążyli też w tym momencie wyczyścić las. Gdybyśmy mieli bardziej zabezpieczony las, myślę, że bym zagrał z tej pozycji, ale teraz już jestem tutaj wybity z rytmu, niestety, i musimy się jakoś tak no, delikatnie przestawić na taką snapiczkę I zobaczymy, co tutaj będzie można pokombinać. I co na Manticore? Akurat Manticore ma fajnego pasywa. Z naszej drużyny, taki standardowy, rzeczywiście. On wygląda zresztą, i jakby nie był w krzaku, ale tak naprawdę cały krzaczek go tam pokrywa. Wygląda to naprawdę dziwnie. No i liczę, że on to manty nam jakoś zaspotuje, tak? Czy może te czołgi podjeżdżające pod to? To też jest jakaś opcja. Także aktualnie stoimy. Co ciekawe zresztą, to tak naprawdę jak jest tryfian, się, o, się obracacie w tym trybie oblężniczym, to wy nie tracicie tutaj tej koncentracji. Więc jest to też jest fajna opcja. Fajny potencjik. E, I co ta moja Manti wykombinuje? Naprawdę liczę tutaj na, z, na zawodnika, że nie jedzie aktualnie do garażu. Oby nie. Artowa gdzieś tutaj. Także może ją dorwie, Zobaczymy. Dwa siódemka o błyskuję rotuje. Pombójskiej, myślę, że na przeszale tutaj damy, po to nie jedną. Ona nie powinna być świadoma tego, że ma spota, przede wszystkim. Więc to też jest bardzo duży plus. przedałbym na Heka, Nie ma intuicji, więc muszę normalnie to zrobić i zniszczymy sobie domek. Jak na moje ta Manticora tam mogę stać? Oho, o nie. ołowa oh, oh, oh. Wutek. Wutek miał przeszło. Karę może dobijemy. No tak, karę dobiliśmy. Manticora musi być na midzie w takim razie. Manticora musi być na midzie. Nie jest to, do... to dobra wiadomość dla mnie, niestety. Ale jeśli się wceluje w manty i moja Manti ją wyczyści to później będzie cała Piniata z HP w postaci WTK do sfarmienia. Więc bardzo fajnie. To jest WTK. Net jest tak dziw... dziwnie ustawiony, nie? Pod las. Myślicie, czy nie skrócić podzioma? A, a ta manty tu przelatowała. Lol. To się tak. Trochę. Wy... Te lighty się wymieniły. Ee, rolami w tej bitwie. Także chyba przelatuję do lasu. Mam nadzieję, że mancore mi skończą prędzej czy później. Ponieważ to tak naprawdę jest największy przeciwnik dla mnie aktualnie. Ponieważ nic innego nie będzie mi w stanie jakoś tam ograć pod spota Możemy też się przestawić na cover e ewentualnie tego super konia. Spójrzcie, no z tym butekiem tutaj się powinno e stać coś takiego, że on po prostu ginie, tak? O, do góry podjeżdża. Boom, bomba. Taraczka się nie udało tutaj zdjąć. O, i właśnie specjalnie się tak ustawiłem. W taki dosyć nietypowy sposób, ale na to też mam przestrzał. Więc mam naprawdę bardzo dobrą pozycję aktualnie. Najbardziej no bez niej pograć. WT w garażu, super. Super sprawa. Manticora też w garażu, więc e, zwłaszcza idealnie. I moja Manticore ma. Wolną rękę tutaj, nie, w tej bitwie, więc wszystko zależy od niego, jak on tutaj pogra, czy zaspotuje 2 i tak dalej, i tak dalej Ale całkiem fajna bitewka akurat Muszę przyznać, że nie ma tragedy Nie rozumiem do końca, dlaczego on rotuje do środka e, Ryzykując w ten sposób, ale no cóż Staram się grać z tym lightem, mimo że nie, nie jesteśmy w plutonie, to Tak naprawdę z nim współpracuję Jako tako, Czasem, czasami ze takimi losowymi ludźmi ale tak jest ciężko się dogadać, ale no cóż. Eee, postaram się blind'a dać. Prawdopodobnie dałem mu jednego. Po pierwszym postunie, Więc myślę, że tą jedną bombę daliśmy. Koncept zajmie Kalinię. A megi pozycja no. To jest okej. Okay. Mandy ryzykuje tym moim zdaniem, ponieważ gdyby zagrał Kalinią, eee, to tam ma ta taką giereczkę piękną, że to hit. Nie, może tutaj podjadę, może złapię bicie. O, jest esetunia. To fajnie. Sorry, tym fałem, zapatrzyłem. Możemy to zawsze spróbować skrócić pod kościół, To będzie dosyć ryzykowne, ale my nie głupie. E, a, albo tu skrócę, bądź tak skrócę. E, ewentualnie do lewej podjadę. Do lewej chyba nawet będzie lepiej, skoro cztery czołgi już mają spota. Koncept zrobił to, co e, ja bym zrobił na miejsce tej manticory tak naprawdę. Więc bardzo dobrze zagrał. Nie bał się przejechać i dzięki temu sobie zaospotował zajął całą tamtą, całą tamtą stronę, więc fajnie, fajnie tutaj popykał. Esetkę. Ja mówię, że esetkę może jeszcze sfarmia, ale jednak nie. No cóż. Taka witewka. Jest Arciocha zdążę. Coś tam dałem jakąś bombę. Nie zmienia nawet trybu. Ponieważ powinienem dojechać i właśnie nie, najgorzej. I właśnie do tego ta te turba się przydaje, nie? że w tym trybie oblężniczy... o, oblężniczym pod tym X-em wy się ruszacie jakkolwiek tym esterfem, więc to jest bardzo duży plus, że to się tam turla. No, całkiem niezła bitwa. Jest się też taka kampelska. Ten odcinek ogólnie jest bardzo kampelski, ale też gramy takim niestety czołgiem, więc ok ogólnie. Uważam, że nie ma tragedii. Gitewka w stylu, szału nie ma Ale może być Na pewno jest blendik za 400, więc o tyle na plus i chyba nic poza tym Więc powiedzmy, że w miarę się udało 4700 Myślę, że zagramy jeszcze jedną bitwę, mam nadzieję, że będzie jakaś ta, taka bardziej Więcej akcji będzie Dało nam już tutaj bitewkę Zastanawiam się, gdzie chciałbym tutaj zacząć gieleczkę w takiej grze, ale no myślę, że tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego jak gdzieś pojechać tutaj na stajpę, ustawić się i poszukać pszczołu na medy. Mam nadzieję, że to moje lighty spot, no mam aż dwa, więc no, liczę tutaj na zawodników, że będzie jakiś spoczynk, ale te wapy nudne daje, nie? Takie, nie to tym e, streetem jakoś na bliskim dystansie pograć, ponieważ ja lubię grać rzeczywiście tym srf na close. Spójrzcie też co moje właśnie leciki robią. Dobra, czyli na to się nie ustawia nawet, bo nie ma sensu. Ustawimy się jakoś z tej góreczki Namida. Może damy przestrzeń na Hila. Coś takiego tutaj muszę ewidentnie pokombinować. No, słabo, słabo. No daliśmy pestunię. Tym SRF tak na dobrą sprawę nie trzeba wcale z jakimś dużym wyprzedzeniem celować. Eee, no. Auto range niby, mo niby mogłoby to wejść. OK? Niby ta pestunia wyhataki by mogła wejść. Także warto próbować, moim zdaniem. Ja nie wiem, czy to doleci aż tam. No byłaby to delikatna przesada, ale ta pozycja jest powolona. Akurat e, sam czasami się złapię, że dostanie jakiegoś gonga potężnego, ale właśnie to jest to. I później się ludzie zastanawiają, dlaczego są szybkie bitwy. I przez co są szybkie bitwy? Że jest wysyp lightów i wysyp właśnie tych lodówek, czy papierowych ciągów w stylu gorilla. Jest po prostu wysyp takich mamutów. A ludzie się dziwią, że są szybkie bitwy. Chciałem skrócić do Mida, ale będzie to głupie. Jak tak teraz myślę, bo nie ma tej flanki. Nie przez to, że nie wiem, coś tyle są OP-czołgi i czołgi tr trzeba nerf, i czołgi trzeba rebalansować, bo ludzie tak właśnie mówią i nie rozumiem dlaczego, bo nawet jak spojrzycie na taką bitwę za Fajdaną, są lighty, są te deki, no i te lighty, i te deki giną w pierwszych sekundach meczu. I później bitwa się tak kończy, że jest dosłownie przejazd. Ale no niestety. Ale niektórzy nie pojmują tego do końca. Może być tu STV, może być tu paton. Zn znaczy nie, nie STV, tylko chciałem powiedzieć, że czacik. Ale zagram na bliskim dystansie. Zagram bliżej. Może tego light'a się uda połapać. Liczę na to, że go tutaj skontrolowałem troszkę. Oho. Patonito. Oj. Ogólnie ma na to pomysł z tego. Mam na to radę, bo ten SRV w tym trybie oblężniczym, no się tak turla dosyć dziwnie, co nie? Jest na to rada. Po prostu używajcie w momencie, jak celujecie w czołg, to używajcie spacji i on wam się zatrzyma. Patrzcie, jak teraz, bo tak to można zgupiać, to to wiem akurat. W tym streetem grę kilka I już w sw swojej karierze Tanks, tak. Więc po prostu jak wy się chcecie tak obrócić i już macie celownik, to po prostu w, ty w tym momencie spacja. No i tyle, no i działa. Za pierwszym razem tej spacji nie użyłem. I przez to właśnie nie udało mi się do końca obrócić. 3000 damage, 2400 spota. Delikatnie, aktywnie tutaj gram. Było to ryzykowne, ponieważ mogłem zginąć od Patona. Ten Paton naprawdę tutaj poczuty wjechał, a się zdziwiłem. No i co? No i gonię tą flankę. Nie mam zamiaru tu owijać Bawelna. Były już dwie naprawdę wolne bitwy. W tym odcinku także nie chcę tutaj zbytnio nikogo zanudzać, bo pewnie po z was, was już poszła, poszła spać po malinówce i po murowance. Także puszujemy, puszujemy. Żadnego strachu tutaj nie ma. Nie boimy się, że nam się spadną, bo i tak jestem botem, hehe. Nie wiem, czy nawet. Oho. Zbaczacik E, nie mam zbytnio praktyki z tym Esterf'em i znowu zapomniałem spacji kliknąć, bo wiem, znam, znam kilka osób, które grają dużo Ester i się znają na tym i my właśnie tą radę kiedyś pokazali się tą sztuczkę. E, tylko musiałbym więcej tym, tym czołgiem pograć, niestety. Wiem, że Risie grał dobrze z Territem, e, Wiem, że Piotr, Piotr X też grał e, dobrze z Territem I oni mi to pokazali między innymi, Oho, teraz to już ginę. Dobra. To to delikatnie przesadziłem. Mogłem tu się zatrzymać, pocelować, poczekać, ale już to trudno. 1500 zł padło, więc akurat podmarkowanko to, to nie bitwa. 5000. Jest OK. Dobra, no to myślę, że nie ma co. Eee, taki dzisiaj to był odcinek, więc dzięki wielkie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. No i oczywiście widzimy się jutro, Pamiętajcie, by zostać koniecznie subika, także trzymajcie się i do zobaczenia.